Dzień dobry. Miło jest nam powitać Państwa w szpitalu Enelmed. To tutaj rocznie wykonujemy około 2000 zabiegów zaćmy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Po rozpoznaniu zaćmy przez lekarza okulistę pacjent otrzymuje skierowanie na zabieg operacyjny. Zabieg ten poprzedzony jest wizytą kwalifikacyjną, na której zostaną wykonane bezpłatnie wszystkie niezbędne badania. Na wizytę kwalifikacyjną można się zapisać telefonicznie lub poprzez formularz dostępny na stronie zaćma.nl.pl. Obecnie w przypadku zaćmy okres oczekiwania na zabieg jest bardzo krótki i waha się w granicach od 2 do 4 tygodni. Dzień dobry, nazywam się Marcin Jezierski i jestem kierownikiem okulistyki w Enelmed. Teraz zapraszam Państwa na salę operacyjną. To nasze miejsce pracy. To tutaj wykonujemy zabiegi usunięcia zaćmy. Jak Państwo widzicie, zgromadziliśmy tu odpowiedni sprzęt i fachowy personel, tak by zapewnić sprawną i skuteczną pomoc medyczną w tym zakresie. Dziś, dzięki postępowi w medycynie, standardowa operacja zaćmy jest zabiegiem praktycznie zupełnie nieobciążającym. W rękach doświadczonego mikrochirurga trwa zwykle nie dłużej niż 10 minut. Procedura wykonywana jest w pozycji leżącej chorego w znieczuleniu miejscowym, co oznacza, że pacjent cały czas pozostaje w kontakcie z personelem medycznym. Prawie wszystkie operacje zaćmy wykonywane są w trybie jednodniowym, czyli pobyt w szpitalu trwa zaledwie kilka godzin. Idąc z postępem w medycynie, w Enelmed zdecydowaliśmy o wprowadzeniu nowoczesnych implantów soczewkowych wykorzystujących zjawisko wydłużonego ogniska w ramach operacji finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ideą zastosowania tych soczewek jest polepszenie widzenia nie tylko do dali, ale także w odległościach pośrednich. Dzięki temu uniezależniają one pacjentów od stosowania okularów, np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania czy pracy z komputerem. Pozwalają odczytać godzinę na zegarku czy komórce. Jestem przekonany, że dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania jesteśmy w stanie znacznie polepszyć jakość widzenia, a co za tym idzie, komfort życia osób leczonych w naszym szpitalu. Rekonwalescencja po zabiegu jest szybka, a nieliczne ograniczenia w aktywności zwykle nie są kłopotliwe. Następnego dnia po zabiegu możemy czytać, oglądać telewizję, chodzić na zakupy. Kilka dni po operacji, kiedy widzenie uległo poprawie, możemy prowadzić auto. Podstawowym zaleceniem jest puszczanie odpowiednich kropli i zgłoszenie się na wizyty kontrolne.